Kymco Agility 125 pojemności i wymiana koła, wymiana dętki. Niestety pod koniec sezonu złapał mnie peszek i złapałem kapcia. Niestety trzeba było kleić, żeby odkręcić tylne koło. W skuterze trzeba tutaj rozebrać, jak widać, praktycznie pół tyłu, odkręcić ten wahacz, nie wiem czy dobrze nazywam, on się trzyma tutaj na śrubach, tutaj przydokręcony jest resor, w tym miejscu jest zacisk hamulcowy i oczywiście do tego naprzód przymontowany jest tłumik. Tłumik również trzeba odkręcić, niestety mam go tutaj. On tam podchodzi pod spód. Tu jest jeszcze taka uszczeleczka. Wszystkie części mamy. Metalowa taka, którą trzeba założyć i skręcić tymi śrubami. Tak wyglądają śruby od tłumika. I przykręcony jest w ten sposób od spodu tymi śrubami. Tutaj mamy tuleję, którą założymy po założeniu koła na ten smożeń, czy nie wiem czy to dobrze nazywam. Przykręcimy wszystko śrubą taką, z takimi dwoma podkładkami i podkręcamy wszystko do góry. To co, zaczynamy.
Thank you.